Tomasiak nowym przewodniczącym Rady Miasta. Jacek Tomasiak wybrany został przewodniczącym nowej Rady Miasta. Świeżo upieczeni radni są już po pierwszej sesji, która odbyła się 1 grudnia. Wybór Tomasiaka nie powinien nikogo dziwić. To radny, który zdobył w ostatnich wyborach największą liczbę głosów. Z wynikiem 240 głosów zdeklasował pozostałych kandydatów. Co ciekawe, Tomasiak zdobył 52% wszystkich głosów oddanych w okręgu numer 14. Podczas sesji kandydaturę radnego wspólnego Lubartowa zgłosił nowy radny, Wojciech Osiecki. Chciałbym złożyć tutaj deklarację w imieniu 7 osób, którzy wygrali wybory na założenie klubu Wspólny Lubartów i zgłosić kandydaturę pana Jacka Tomasiaka na przewodniczącego Rady Miasta. Zgłoszenie to uzasadniam tym, że pan radny Tomasiak był już dwie kadencje radnym, to jest jego trzecia kadencja i my jako klub uważamy, że to jest najlepsza kandydatura na przewodniczącego rady. Dziękuję bardzo. Czy pan radny Tomasiak wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącego? Wyrażam. Dziękuję. Do ciekawej sytuacji doszło podczas zgłaszania kolejnego kandydata. Na tą funkcję zgłoszony został przez klub Wspólnota Lubartowska Andrzej Zieliński. Ten ostatni odmówił jednak udziału w wyborach na przewodniczącego rady. Chciałbym zgłosić kandydaturę pana Andrzeja Zielińskiego na przewodniczącego rady. Wydaje mi się, że nie muszę uzasadniać, osoba z tak długoletnim doświadczeniem przewodniczący rady w poprzedniej kadencji. Myślę, że to jest najlepsza kandydatura na przewodniczącego rady. Dziękuję bardzo. Czy pan Andrzej Zieliński radny, przepraszam, wyraża zgodę? Dziękuję. W głosowaniu tajnym 13 głosami za, przy 8 przeciw, na przewodniczącego rady wybrany został Jacek Tomasiak. Powołana przez Radę Miasta Lubartów komisja skrutacyjna ukonstytuowana w składzie Piotr Kusyk, przewodniczący komisji skrutacyjnej, Majcher Kazimierz, członek komisji skrutacyjnej, Tchórz Jacek, członek komisji skrutacyjnej. Po wyjęciu z kart z urny ich przeliczeniu stwierdza się, co następuje. Liczba radnych Rady Miasta Lubartów obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 21. Na przewodniczącego Rady Miasta Lubartów zgłoszono kandydaturę radnego Tomasiaka Jacka Mikołaja. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru przewodniczącego Rady Miasta wynosi 11. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 21. Liczba kart wyjętych z urny 21. Liczba kart nieważnych 0. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 21. Liczba głosów ważnych oddanych za wyborem kandydata 13. Liczba głosów ważnych oddanych przeciw kandydatowi 8. Uchwała numer 1 Rady Miasta Lubartów z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Lubartów. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym po przeprowadzeniu przez komisję skrutacyjną tajnego głosowania Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza wybór radnego Tomasiak Jacek Mikołaj na przewodniczącego Rady Miasta Lubartów. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Informuję państwa radnych, że zgodnie z paragrafem 14 ustępu 3 Statutu Miasta Lubartów uchwała stwierdzająca wybór przewodniczącego Rady nie podlega głosowaniu. Wysoka Rado. W tej chwili nastąpi bardzo ważny moment złożenia gratulacji panu przewodniczącemu. Szanowny panie przewodniczący, gratuluję panu wyboru i jestem przekonany, że iż kierowana przez pana rada, biorąc pod uwagę pańskie doświadczenie, kompetencje oraz sprawdzenie się jako osoby, daje gwarancję na profesjonalną i sprawną pracę Rady Miasta na rzecz dobra nas wszystkich.
Wielka Rado, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku dziękuję i proszę nowo wybranego przewodniczącego Rady o dalsze prowadzenie obrad. Zapraszam. Chciałem serdecznie podziękować za wybór mojej osoby na przewodniczącego Rady Miasta. Obiecuję, że postaram się rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, że radni będą traktowani bez względu na to, czy będą z obozu opozycyjnego czy koalicyjnego traktowani tak samo. Dziękuję jeszcze raz za zaufanie tym radnym, którzy na mnie głosowali. A tym radnym, którzy jeszcze mieli wątpliwości, obiecuję, że udowodnię im, że mylili się głosując przeciw. Jeszcze raz dziękuję i przystąpię do prowadzenia obrad. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że w głosowaniu tajnym za kandydaturą Tomasiaka głosował cały klub wspólnego Lubartowa, radni Platformy Obywatelskiej oraz radni niezrzeszeni, tacy jak Jerzy Tracz, Jan Ściseł czy radna Ewa Grabek. Przeciw byli radni PiS oraz Wspólnoty Lubartowskiej oraz radny niezrzeszony Piotr Skubiszewski. Panie prezesie, czy jest pan zaskoczony, że został pan przewodniczącym? Skłamałbym, gdybym powiedział, że tak, bo od pewnego okresu czasu już były pewne ustalenia. W zasadzie prawie, że wszystko było wiadome, jeżeli chodzi o miasto. Wiedzieliśmy, że pan burmistrz z nami rozmawiać nie chce, że nie jesteśmy zaproszeni na rozmowy. Wiedzieliśmy, jak są traktowani nasi partnerzy, bo przekazywali nam te informacje, więc już było wiadomo, że utworzy się w mieście większość taka, która będzie w stanie wziąć odpowiedzialność za miasto, niekoniecznie w oparciu o koalicję, którą tworzy pan burmistrz. Głosowało za panem 13 osób, 8 było przeciw. Tak, i tutaj ja się jestem zupełnie zaskoczony tym głosowaniem z jednej strony, a z drugiej strony no niestety utwierdzony w tym, że to będzie trudna kadencja i że to pierwsze głosowanie zapowiada już naprawdę duże niepokoje, jeżeli chodzi o sesję Rady Miasta, bowiem trzeba pamiętać, że na przewodniczącego Rady Miasta została zgłoszona tylko jedna, jedyna kandydatura. Oczywiście tam klub Wspólnoty Lubartowskiej próbował zgłosić radnego Zielińskiego, a radny Zieliński nie wyraził zgody, więc głosowanie odbywało się tylko i wyłącznie nad jedną osobą. I co się stało? Okazało się, że przy tym głosowaniu otrzymuje głosów 13 za, a 8 przeciw. Nie to, żebym miał pretensje, że ktoś był przeciw, ale musimy pamiętać, że każdy powinien czytać pewne mechanizmy i powinien czytać, szczególnie jak bierze się za politykę samorządową czy jakąkolwiek inną politykę, musi czytać pewne intencje i pewne przekazy oraz pewne oczekiwania. Więc grupa 8 radnych od razu powiedziała, że nie jest gotowa na jakąkolwiek współpracę z naszą większością Wspólnego Lubartowa, bo ja jestem kandydatem Wspólnego Lubartowa i z tej listy startowałem na radnego, zostałem tym radnym, osiągnąłem największy wynik, ale od razu na dzień dobry grupa radnych powiedziała nie, mimo że nie mieli żadnej alternatywy. Uznała, że współpracować nie są chętni, że podejmują taką, a nie inną decyzję, to jest ich autonomiczna decyzja, ale gdybym ja był na ich miejscu, gdybym to ja musiał głosować za przewodniczącym i gdybym Krzysztof Paśnik był burmistrzem, a Krzysztof Paśnik miałby mniejszość i my byśmy byli mniejszościowym klubem, to ja ze wszelką cenę chciałbym pokazać partnerom, że jestem gotów do tego, żeby zakopać jakieś topory wojenne, żeby nie rozpamiętywać być może jakiejś zaszłości, żeby otworzyć nowy rozdział dla miasta. A tu okazało się, że została pewna grupa radnych, określiła jasne stanowisko, wiemy jakie, więc pozostaje nam tylko oczekiwać, że być może coś się jeszcze zmieni w tej Radzie, czego życzę, bo ja życzyłbym sobie takiej Rady, która będzie pracowała w zgodzie. A niestety już, mimo że dopiero pierwsza sesyjka, dopiero pierwsze spotkanie, to już są jakieś takie, może nieduże, ale uszczypliwość. Uszczypniemy tam, uszczypniemy owam, dokuczymy mniej lub bardziej i tak zbudujemy sobie relacje na kolejne 4 lata. Nie tak dawno sesja została przerwana z powodu tego, że radni spieszyli się na imprezę. Panie prezesie, a jeżeli w pana życiu zdarzy się tak, że będzie chciał pan pójść na imprezę, czy przerwie pan wtedy obrady?
No ja nie jestem radnym CZOP-em. W naszym klubie nie ma osób, które będą organizowały na pewno imprezy w dniach, w których będą odbywały się sesje. I nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby tak jak działo się w to poprzedniej kadencji, ze względu na, tak jak to było powiedziane na sesji, bo przecież to słyszeliśmy, ze względu na jakieś imprezki mniejsze, większe, przerywa się sesję, żeby ktoś tam mógł gdzieś pójść i z kimś gdzieś siedzieć i nie wiadomo, czy zajmować się dbaniem o miasto Lubartowo, czy dbaniem bardziej o swoje brzuchy i o wesoły nastrój przy tych stolikach. Ubolewam nad takimi sytuacjami. Jeżeli będę przewodniczącym, jestem przewodniczącym i jeżeli padną takie propozycje, będę je traktował jako żart i niepoważne traktowanie Rady Miasta, w ogóle nie będę brał ich pod uwagę. Jaka będzie obecna kadencja? Ciężka. To będzie ciężka kadencja. Na szczęście udało nam się zbudować z gronem ludzi. Widać, że moim zastępcą jest radny Zieliński, drugim zastępcą Jan Ściceł. Słyszałem radnego Tracza, który zabrał głos na sesji Rady Miasta. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie głos, całej trzynastce i seniorowi również tutaj Traczowi. I szczególne podziękowania, bo wiem, że różnie między nami bywało, ale to jest dobry przykład tego, jak w chwili, kiedy różnie bywa między ludźmi, jak można to poukładać nie po to, żeby jakieś indywidualne korzyści osiągać, tylko po to, żeby zrobić coś dobrego dla miasta. No i nasza trzynastka z pewnością będzie uczestniczyła we wszystkich mechanizmach, które nie będą i wyłącznie zarezerwowane dla burmistrza. Więc zarówno budżet, zarówno wszelkie poprawki do budżetu, uchwały, które będą przedkładane. We wtorek już jest sesja Rady Miasta o godzinie 16, gdzie będą i komisje, i będą powoływani kandydaci do Związku Międzygminnego. Nad tym wszystkim tą trzynastką będziemy trzymali rękę na pulsie, będziemy nad tym czuwać i miejmy nadzieję, że przyjdzie taki okres, kiedy druga strona, czyli Prawo i Sprawiedliwość, czyli wspólnota lubartowska, no i radny jeden niezrzeszony, który różnie się zachowuje, bo raz był na konferencji i wspierał radnego Zwolińskiego, później kiedy przyszło do głosowania, początkowo myślałem, że po prostu tylko ze względu na mnie nie oddał głosu za przewodniczącym Rady Miasta, ale w chwili, kiedy również radny Ściceł dostał taką samą ilość głosów jak i ja, no to już nie mam wątpliwości, że jakieś czynniki przekonały jednego z tych radnych, żeby maszerować razem z tą mniejszością, tą ósemką i no, zachowywać się tak, jak wcześniej to określiłem, czego no, nie powinno być na sesjach Rady Miasta. Na pewno z naszej strony będzie bardzo dużo propozycji uchwał. Będziemy pokazywali, że chcemy realizować nasz program. Dogadujemy się z naszymi partnerami i tu naprawdę szczególne podziękowania dla i Platformy Obywatelskiej, dla radnej Grabek, dla radnego Ścisła, dla radnego Tracza, którzy głosowali za mną, ale jednocześnie tworzą z nami podwaliny pod przyszłą kadencję i będziemy starali się na tyle, na ile będziemy mogli, a będziemy mogli dosyć dużo, realizować nasze przedsięwzięcie. No niestety na niektóre decyzje pana burmistrza, które są zarezerwowane indywidualnie dla osoby, która pełni tę funkcję, nie będziemy mieli wpływu, ale będziemy starać się zrobić jak najwięcej. Nowa Rada Miasta została mocno odmłodzona. Mieszkańcy Lubartowa odwrócili się od radnych PiS, których w obecnej Radzie jest o prawie połowę mniej niż w poprzedniej kadencji. Najsilniejszym klubem jest Wspólny Lubartów, którego radny został przewodniczącym Rady Miasta. I co ważne, Tomasiak ma 37 lat, więc jest jednym z młodszych przewodniczących Rady Miasta w historii Lubartowa. Bodziacki wygrywa w drugiej turze, minimalnie pokonując Wolińskiego. Jedni mówią o zwycięstwie, drudzy o klęsce i żółtej kartce. Fakt jest jeden. Mieszkańcy Lubartowa, co prawda różnicą tylko 399 głosów, ale wybrali na burmistrza Janusza Bodziackiego. 4 lata temu na Bodziackiego głosowały 4483 osoby, a w ostatnią niedzielę już tylko 3717. Oznacza to, że w przeciągu 4 lat od Bodziackiego odwróciło się prawie 800 wyborców. O wiele ciekawiej wygląda porównanie wyników, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 4 lata temu zmierzyli się ci sami kandydaci w drugiej turze. W 2010 roku Bodziacki zdobył 63,31% głosów, zaś Zwoliński tylko 36,69%. Wtedy Bodziacki miał olbrzymie zaufanie społeczne. Minęły 4 lata i zaufanie poszybowało ostro w dół do 53%. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku Zwolińskiego. Ten ostatni miał 4 lata temu 36,7% poparcia, podczas kiedy 30 listopada 2014 roku zagłosowało na Zwolińskiego już 47% mieszkańców Lubartowa.
W liczbach poparcia wprost wygląda to następująco. W 2010 roku na Zwolińskiego głosowało 1885 osób, by w 2014 roku jego poparcie sięgnęło 3318 wyborców, czyli prawie 1500 więcej. Bodziacki w przeciągu 4 lat stracił ogromną rzeszę wyborców i wygrał o włos, czyli o 399 głosów. Mieszkańcy Lubartowa wyraźnie wskazali, że oczekują zmian. Wszak na burmistrza prawie został wybrany Jerzy Zwoliński, który jeszcze 4 lata temu został zmiażdżony przez Bodziackiego. W Radzie Miasta powstała większość, która nie popiera nowo wybranego burmistrza. Jeżeli tendencja spadku dla Bodziackiego utrzyma się, to szybko może dojść do zmiany Warty na fotelu burmistrza. Zaprzysiężenie i chwilę później próba przeforsowania podwyżki dla Bodziackiego. Choć od wyborów nie upłynął jeszcze miesiąc, to lubartowscy radni spotkali się już 2 razy. Podczas pierwszej sesji złożyli ślubowanie i wybrali prezydium. Podczas drugiej wybrali komisję, wysłuchali ślubowania nowego starego burmistrza i ustalili temu ostatniemu pobory. I to kwestia pensji Janusza Bodziackiego wywołała najwięcej emocji, bo radnym podsunięto dokument, do którego nikt nie chciał się przyznać, a zgodnie z którym burmistrz, choć dopiero co złożył ślubowanie, to miał dostać podwyżkę i to o prawie 1600 zł. Przed wyborami Bodziacki zarabiał 10 720 zł. W chwili, kiedy skończyła się jego kadencja, wygasła także umowa o pracę. Zgodnie z prawem, choć były burmistrz stał się także nowym, należało od początku ustalić mu pobory. Do radnych trafił projekt uchwały, zgodnie z którym dotychczasowe pobory Bodziackiego miały zostać zwiększone o 1580 zł i po podwyżce wynieść ostatecznie 12 300 zł. Z tą propozycją nie zgodzili się radni, którzy dopytywali, kto przygotował projekt uchwały z podwyżkami. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Pani Burmistrz, Szanowni Państwo zgromadzeni na sali. Ja chciałbym zgłosić propozycję zmian do tego projektu uchwały nam przedłożonego. Zmian, które chciałem dodać, że są skonsultowane z dużą grupą radnych obecnych tutaj na sali tej kadencji. Proponowałbym, żeby stawki wynagrodzenia pana burmistrza pozostały w wysokości takiej, jak obowiązujące dotychczas. To jest, ja może podam te kwoty i potem uzasadnię dlaczego. To jest wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6000 zł, tak żeby zmian. Przepraszam, tak jest. Dodatek funkcyjny w wysokości 2100 zł. W wysokości 1900 zł. Dodatek specjalny w wysokości 1620 zł. I dodatek za wieloletnią pracę bez zmian w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, czyli to jest 1200 zł. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że te stawki zaproponowane przez Urząd Miasta, tak to chyba mogę powiedzieć, to są stawki prawie że maksymalne, wynoszące 98% maksymalnego wynagrodzenia dla burmistrzów, prezydentów miast, gmin miejskich liczących od 15 do 100 tysięcy mieszkańców. Lubartów nie liczy 100 tysięcy mieszkańców, liczy tych mieszkańców 23 tysiące z niewielkim odstępstwem. Wobec czego wydaje się również, że to wynagrodzenie zaproponowane przez nas i obowiązujące w obecnej kadencji, wynosząc 85% tych stawek maksymalnych, jest wynagrodzeniem adekwatnym co do tej wielkości miasta. I wydaje się, że nie jest to również wynagrodzenie krzywdzące dla pana burmistrza, ponieważ porównując wynagrodzenia w innych samorządach miejskich na Lubelszczyźnie podobnej wielkości, wynagrodzenie to wcale nie wypada blado. Dziękuję bardzo. Odmiennego zdania niż Wróblewski byli radni z PiS-u oraz Wspólnoty Lubartowskiej, którzy uzasadniali, że Bodziackiemu podwyżka się należy. Możemy się zgadzać co do wysokości wynagrodzenia, ale uważam, że nie zgadzać, możemy jakieś inne propozycje, natomiast uważam, że wynagrodzenie powinno zostać podniesione. Przygotowałem takie małe zestawienie, ile zarabiają burmistrzowie ościennych miast województwa lubelskiego, podobnej wielkości, niektórych mniejszych, niektórych większych. Otóż burmistrz Łukowa zarabia 10 545 zł. Burmistrz Radzynia Podlaskiego, miejscowości, która liczy około 16 tysięcy mieszkańców,
zarabia 11 340 zł. Burmistrz Opola Lubelskiego 11 973 zł. Myślę, że wynagrodzenie burmistrza oczywiście powinno być związane i z nakładem pracy, który ponosi, i z ilością mieszkańców, i z budżetem, jaki jest do rozdysponowania. Lubartów ma budżet prawie 80 milionów złotych. Nakład pracy, odpowiedzialność jest spora. Przez 4 lata, przez ostatnią kadencję, wynagrodzenie nie zostało zwiększone, zostało zmniejszone, tak jak mój przedmówca powiedział. Wydaje mi się, że podniesienie tego wynagrodzenia przynajmniej o stopień inflacji, powiedzmy o kwotę 500-1000 zł, nie uszczupli specjalnie budżetu, a bardzo urealni tą kwotę tego wynagrodzenia i będzie ona podobna do wynagrodzeń burmistrzów, o których wcześniej wspomniałem. Nawiązując do konkluzji pana Kuby, chciałbym powiedzieć tylko jedną rzecz. To nieprawdą jest, że wszystkie gminy mają budżety uzależnione od dochody, przepraszam, wynagrodzenia wójtów czy burmistrzów są uzależnione od budżetów tych gmin czy ilości mieszkańców danych miejscowości, z których na przykład kandydują burmistrzowie, prawda? Proszę Państwa, wydaje mi się, że ta kwota powinna zostać, która jest tutaj w projekcie. Chciałem panu radnemu Siwkowi tylko jakby wyjaśnić, że ja nic nie mówię o budżecie miasta. To może któryś z innych radnych to mówił, jak się w ogóle nie odnosiłem do budżetu miasta. Ja tylko odnosiłem się do uzasadnienia, do uchwały, którą Urząd Miasta, rozumiem, że pan burmistrz przekazał, gdzie jest zapisane, że wynagrodzenie zasadnicze dla burmistrza w gminie od 15 do 100 tysięcy mieszkańców wynosi od 4,5 do 6 tysięcy złotych i podobne inne stawki wynagrodzenia są w tej kwocie właśnie dla gmin tej wielkości. Po drugie, chciałem powiedzieć, że jako radni mamy możliwość ustalenia wynagrodzenia pana burmistrza w pewnych widełkach. To nie jest tak, że tylko między dotychczasowym wynagrodzeniem, a wynagrodzeniem tym maksymalnym. Chciałem powiedzieć, że te widełki wynoszą w sytuacji jakby stażu pracy pana burmistrza od 6300 zł brutto do 12 540 zł, jeżeli tak wyliczyłem. Wydaje mi się, że wynagrodzenie w kwocie 10 720 zł to nie jest ta stawka najniższa, jednak oscyluje do tych stawek wyższych i ewentualne podwyżki, jeżeli w trakcie kadencji zdecydowalibyśmy się na podniesienie wynagrodzenia pana burmistrza, nie mamy wielkiego manewru, bo to jest niecałe 1500 zł, które 1600 zł, 1580, jeżeli dobrze liczę, brutto, które to wynagrodzenie możemy podnieść. Chciałem też przypomnieć, że jakby pan burmistrz no, nie jest burmistrzem pierwszą kadencję, tylko jest jakby kolejną kadencję i nie jest to jakby wynagrodzenie dla pana burmistrza nowe. Też nie przystępuje jeszcze z tą kartą jakby do tej kadencji. Też my radni, którzy jesteśmy tutaj jakby z poprzedniej kadencji, też pamiętamy o tym, że pan burmistrz za ostatni rok nie otrzymał absolutorium. Debata o wynagrodzeniu szefa gminy jest siłą rzeczy trudna. Łączą nas z nim relacje polityczne, nieraz osobiste i każdy głos może być dyskusyjny, źle bądź dobrze odbierany w zależności od tego, kto słucha. Ustalenie burmistrza od razu na początku nowej kadencji po wyborach, gdzie występuje właśnie ten punkt, może narazić dyskontantów na zarzut, że jeśli pochodzi z obozu burmistrza, to kto się przypodobać, a jeśli popierał jego kontrkandydata, który przegrał, że chce się zemścić. I nie ma dobrych rozwiązań. Z drugiej strony, no mówiąc wprost, trzeba zwrócić uwagę, jaką funkcję pełni wynagrodzenie. No to jest jakby ekwiwalent za dobrą pracę. Stąd ci, którzy głosowali inaczej w wyborach na burmistrza, bądź byli w innym obozie, jakby nie powinni przez delikatność sprawy wyraźnie mocno krytykować zaproponowaną jakby kwotę wynagrodzenia. Natomiast zwolennicy też moim zdaniem powinni powściągnąć argumenty, zwłaszcza jeśli to są radni, którzy byli radnymi w poprzedniej kadencji, gdzie aktualny burmistrz, który wygrał, też miał większość przez znaczną część. Zastanawiam się, dlaczego ci radni, którzy dzisiaj
optują za wzrostem wynagrodzenia, używają sformułowania, że delikatna, albo że w innych gminach. Dlaczego nie zrobili tego przez 4 lata, gdy mieli władzę? No przecież mogli to zrobić. Jeśli pada tu argument, że przez 4 lata nie zmieniono płacy burmistrzowie, to ja pytam, dlaczego? No przecież mieli narzędzia, żeby to zrobić. No, widocznie brali pod uwagę różne elementy. Ocenę przez wyborców, przez mieszkańców, sytuację gminy. Mieli narzędzia, żeby podnieść, a nie uczynili tego, więc widocznie były jakieś argumenty, żeby tego nie zrobić. Dzisiaj oczekiwanie, że nowa rada zmieni wynagrodzenie, jest według mnie zbyt daleko idące, zwłaszcza, że proszę zauważyć, ja jakby czytałem ten statut któryś raz, jakby nie do końca go jeszcze rozumiem, widzę, że ma kilka błędów niezgodności z obowiązującą ustawą. Ja na przykład nie wiem, kto jest autorem tej uchwały. Pan burmistrz na początku tej sesji stwierdził, że to nie on, na tej uchwale nie figuruje jego podpisu. Widzę podpis pani kierownik Jałochy. Tak się zastanawiam, kto zaproponował te wysokości wynagrodzeń, które są właśnie w tej uchwale w projekcie. Rozumiem, że pani Jałocha, czyli że jakby kierownik działu, który podlega pod burmistrza, zaproponował nam aktualne wzrosty wynagrodzeń, no to jakiś absurd. Czyli, proszę państwa, to takie, jak ja bym chciał pójść, idąc do mojego szefa w firmie, że no chcę podwyżkę, bo mój urzędnik uważa, że powinienem zarabiać więcej. No to jest trochę nie fair. Uważam, że ktoś musi wziąć autorstwo czy odpowiedzialność za autorstwo tej uchwały. Ale niezależnie od tego, czy ktoś taki się znajdzie, no to ja mówię tak, wynagrodzenie powinno być formą ekwiwalentu, mówię, za daną pracę danej osoby, ale też no, powinno mieć jakiś poziom, który gwarantuje, że warto się ubiegać o to stanowisko, bo proszę państwa, to nie może być argument właśnie typu zemsta. Akurat przegrał mój kandydat, załóżmy, to ja się chcę zemścić i mogę obniżyć, bo przecież to wynagrodzenie można obniżyć. Słyszałem przed sesją głosu, że stosunek pracy trwa i dlatego nie można obniżyć. Nieprawda. Można obniżyć, można zmniejszyć w ramach przepisów, które obowiązują w danej sprawie. Bo to jest nowy stosunek zawierany z chwilą jakby ślubowania udzielonego przez pana burmistrza. W związku z tym, wracając do głównego wątku, powiem tak, warto, żeby się o ten urząd ubiegać, dlatego musi być atrakcyjny finansowo i jakby takim minimum, granicą również chęci startowania w wyborach na burmistrza, to powinno być to, że po wyborach ktokolwiek wygra, płaca przynajmniej nie powinna być niższa niż poprzednika. Jeśli ostatnia płaca pana burmistrza poprzedniej kadencji wynosiła X, to płaca nowego burmistrza, choćby był to ten sam jakby człowiek, to też nie powinna być mniejsza niż X. Może być wyższa, ale nie powinna być niższa, bo inaczej, powtarzam, będziemy traktowali wybory jako okazję do zemsty bądź do nagradzania zwycięzcy. A nie, nie taki jest sens i funkcja wyborów. Podsumowując, uważam, że proszę państwa, należy utrzymać wynagrodzenie pana burmistrza na poziomie ostatniego wynagrodzenia, jakie pobierał w uprzedniej kadencji. Ponieważ został zgłoszony wniosek grupy radnych przez pana radnego Jakuba Wróblewskiego. Wniosek ten jest tożsamy z wnioskiem, został poparty przez radnego Grzegorza Gregorowicza również przy tej mównicy. Wniosek ten polega na tym, aby w paragrafie pierwszym omawianego projektu uchwały ustalić wynagrodzenie na dotychczasowym poziomie, jaki pobierał pan burmistrz, w następujących wysokościach. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 6 tysięcy, dodatek funkcyjny w kwocie 1900 zł, dodatek specjalny w kwocie 1620 zł i dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 1200 zł. Poddam teraz pod głosowanie ten wniosek i zapytam państwa radnych, kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki do góry. Stwierdzam, że 13 radnych głosowało za przyjęciem wniosku. Kto jest przeciwko? Stwierdzam.
stwierdzam, że 8 radnych głosowało przeciwko i jednocześnie stwierdzam, że wniosek został przyjęty. I przechodzimy teraz do przegłosowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrzowi miasta Lubartów ze zmianami, które wprowadziliśmy, głosując przed chwilą za wnioskiem, przypomnę, grupy radnych, a wniosek zgłosił pan Jakub Wróblewski, a rada zaakceptowała go. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrzowi miasta Lubartów? Proszę o podniesienie ręki do góry. Stwierdzam, że 13 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Kto jest przeciwko? Nie widać. Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że 8 radnych wstrzymało się od głosu i jednocześnie stwierdzam, że uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrzowi miasta Lubartów została przyjęta przez Wysoką Radę. Od drugiej tury wyborów na burmistrza nie minęły jeszcze 2 tygodnie. Atrament na kartach do głosowania jeszcze jest świeży. PKW goi rany. Nie przeszkadza to jakiemuś ktośowi z Urzędu Miasta, by bardzo szybko podsunąć radnym projekt uchwały, zgodnie z którym nowy stary burmistrz miał dostać podwyżkę o prawie 1600 zł. Nie wiadomo kto, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo w końcu po co. Ale jak to w życiu bywa, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi z pewnością o pieniądze. Tomasiak i Gregorowicz, oddelegowani do Związku Komunalnego. Podczas drugiej sesji Rady Miasta radni podjęli decyzję o oddelegowaniu do Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej swoich przedstawicieli. Wśród 3 osób, które przyjrzą się m.in. gospodarce śmieciowej oraz analizie ekonomicznej przyszłej sortowni odpadów, znaleźli się m.in. Grzegorz Gregorowicz i Jacek Tomasiak. Przypomnijmy, że fakt wyboru Tomasiaka do Związku Komunalnego jest dla niego powrotem do instytucji, z której 3 lata temu, na 3 dni przed Wigilią, na wniosek burmistrza Bodziackiego został wyrzucony. To jednak wydarzyło się 3 lata temu. Jak wiemy, związek funkcjonował bez rozgłosu. Koszty związane z zatrudnianiem rosły, firmy wywożące odpady rezygnowały z niekorzystnych umów, a związek również bez rozgłosu zatrudniał dzieci radnych. Wróćmy jednak do ostatniej sesji i decyzji, dzięki której Tomasiak jest ponownie naszym przedstawicielem w związku. Jest to punkt 5g, wyznaczenie dodatkowych przedstawicieli gminy miasta Lubartów do zgromadzenia Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej. Pozwolę sobie, panie burmistrzu, na krótkie wprowadzenie. Jest to taka jednoznaczna uchwała, bo statut Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej w paragrafie 10 stanowi, że kadencja organów związku jest równa kadencji rad gmin. Ponieważ zakończyliśmy poprzednią kadencję, rozpoczynamy nową, więc musimy wybrać 3 przedstawicieli do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, przedstawicieli, których wybierze Wysoka Rada. W związku z tym, że mamy taki projekt uchwały, a w paragrafie 1 jest zapis, że mamy wyznaczyć 3 przedstawicieli Wysokiej Rady Miasta Lubartów, proszę o zgłaszanie kandydatów. Witam Państwa, nazywam się Jacek Tchórz. Chciałem zgłosić pana Jacka Tomasiaka. Od razu się zapytam, czy pan radny, przewodniczący Jacek Tomasiak wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Kandydowanie. Następnie widziałem, że zgłaszał się pan Jaworski, pan radny Jaworski. Bardzo proszę. Zgłaszam kandydaturę pana Grzegorza Gregorowicza. Radny Marek Polichańczuk zgłosił Radosława Szumca. Kto z Państwa jest za wybraniem składu pan Jacek Tomasiak, Grzegorz Gregorowicz, Szumiec Radosław, tak, i za podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej? Proszę o podniesienie ręki do góry. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę jednogłośnie i wybrała zgłoszonych kandydatów. 3 lata temu Bodziacki stwierdził, tu cytat, że charakter pracy Tomasiaka w związku był negatywny. Stwierdził ponadto, że miasta nie może reprezentować radny Jacek Tomasiak. Po 3 latach Tomasiak wraca do związku i co warte podkreślenia, wybrany jednogłośnie.
Przed związkiem wiele ważnych decyzji, a przed Tomasiakiem i Gregorowiczem wiele pracy w instytucji, która powołana została, by służyć mieszkańcom. Radni zapowiadają, że już w najbliższych dniach przedstawią opinii publicznej pierwsze niepokojące informacje, do jakich dotarli, a o których powinni wiedzieć członkowie związku, a tym bardziej mieszkańcy, z których podatków utrzymywany jest związek. Wiele działo się również w sferze społecznej i kulturalnej w grudniu. Do sądu w Lublinie trafił akt oskarżenia w sprawie zbrodni, do jakiej doszło w sierpniu zeszłego roku w Lubartowie. W jednym z domów przy ulicy Krętej znaleziono ciało młodej 21-letniej kobiety. Przypomnijmy. Niedoszły samobójca i śmiertelnie raniona dziewczyna. Policja bada, czy obie sprawy są ze sobą powiązane. Tragedia, która rozegrała się w piątkowy poranek na ulicy Krętej w Lubartowie, zszokowała nie tylko mieszkańców miasta, ale także kraju. Zamordowana została młoda dziewczyna, 21-letnia Anna Esz, a jej były chłopak, Mateusz K., również 21 lat, próbował popełnić samobójstwo. Niedowierzanie, szok i rozpacz. To pierwsze z emocji, jakie towarzyszyły wszystkim, którzy o tragedii się dowiedzieli. W piątek rano 9 sierpnia policjanci otrzymali zgłoszenie o biegającym w tarle mężczyźnie, zachowującym się bardzo podejrzanie. Jak się później okazało, mężczyzna ten wcześniej podpalił samochód. W dniu 9 sierpnia o godzinie 7:31 wpłynęło zgłoszenie do stanowiska kierowania komendanta powiatowego w Lubartowie o pożarze samochodu osobowego na prywatnej posesji w miejscowości Tarło. Do zdarzenia zostały zadysponowane 3 zastępy, w tym jeden zastęp z JRG Lubartów, 2 zastępy OSP, czyli Pałecznica i Niedźwiada. Po przybyciu na miejsce dowódca stwierdził, że pożarem objęty jest całkowicie samochód marki Suzuki. Działania podjęte zostały w celu ugaszenia tego pojazdu, czyli podanie prądu piany ciężkiej na palący się obiekt. Na miejscu tej posesji występowało bardzo duże zalesienie, taki młodnik, który też trzeba było chronić przed tym, aby ten pożar z samochodu nie przedostał się na ten las. W trakcie rozpoznania dowódca ustalił, że przyczyną pożaru było podpalenie tego samochodu przez 21-letniego mężczyznę. W chwili naszych działań na terenie posesji nie występowały osoby pośrednie ani nikt z właścicieli tej posesji. Mężczyzna prawdopodobnie chciał popełnić samobójstwo. Gdy próba samobójcza się nie powiodła, próbował tarnąć się na swoje życie, wbiegając pod koła przejeżdżających samochodów. Z licznymi obrażeniami i poparzeniami został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Natomiast pół godziny później policjanci zostali poinformowani, że w jednym z mieszkań przy ulicy Krętej w Lubartowie w kałuży krwi leży raniona była dziewczyna dziwnie zachowującego się mężczyzny. Mimo podjętej akcji reanimacyjnej nie udało się jej uratować. Dziewczyna zmarła na skutek rany ciętej szyi. O godzinie 7:40 otrzymaliśmy zgłoszenie, że na jednej z posesji w miejscowości Tarło pali się samochód osobowy. Z tej samej posesji miał wybiec młody mężczyzna i rzucił się pod samochód osobowy. Skierowani na miejsce policjanci zatrzymali tego młodego mężczyznę. Był to 21-letni mieszkaniec Lubartowa. Miał on dosyć mocno poparzone ciało. Trafił on najpierw śmigłowcem do szpitala w Lublinie, gdzie następnie został przetransportowany do szpitala w Łęcznej. Pół godziny później, po pierwszym zgłoszeniu, otrzymaliśmy kolejną interwencję, że w jednym z mieszkań w Lubartowie na ulicy Krętej znaleziona została dziewczyna leżąca w kałuży krwi. Niestety reanimacja podjęta przez załogę karetki pogotowia nie przyniosła żadnego rezultatu i dziewczyna zmarła. Pracujący nad obiema sprawami policjanci ustalili, że zarówno 21-latek, który w miejscowości Tarło podpalił samochód i rzucał się na ulicy pod inne przejeżdżające auta, jak i nieżyjąca dziewczyna w przeszłości byli parą. W tej chwili pracujemy nad tymi obiema sprawami, wyjaśniamy wszelkie aspekty i sprawdzamy, w jakim stopniu one się ze sobą łączą. Po trwającym ponad rok śledztwie do sądu w Lublinie trafił akt oskarżenia w sprawie brutalnego zabójstwa, do którego doszło w sierpniu ubiegłego roku w Lubartowie. Po wielu miesiącach specjaliści orzekli, że mężczyzna w chwili popełnienia zbrodni miał ograniczoną poczytalność. Mógł jednak kierować swoim postępowaniem. Motywem zabójstwa według prokuratury było to, że 21-latek nie mógł pogodzić się z tym, że dziewczyna go opuściła. 28 listopada wpłynął akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Lublinie przeciwko Mateuszowi K., podejrzanemu o popełnienie czynu z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli zabójstwa. Pokrzywdzono, chodzi tutaj o zabójstwo z lipca 2013 roku, przepraszam, sierpnia, 9 sierpnia 2013 roku w Lubartowie na ulicy Krętej, gdzie życie straciła 21-letnia Anna S. I w tej chwili, skoro w
wpłynął w piątek akt oskarżenia. Jeszcze nie mamy terminu, kiedyś rozprawa zostanie wyznaczona przez sąd. Mateuszowi K. grozi od 8 do 15 lat więzienia, 25 lat lub dożywocie. Z uwagi na jego ograniczoną poczytalność w chwili popełnienia zbrodni, sąd ma podstawę do złagodzenia kary. Chcesz realnie pomagać? Wybierz rodzinę, której chcesz podarować coś od siebie. Ruszyła akcja Szlachetna Paczka, która pomaga potrzebującym rodzinom. Szlachetna Paczka jest to akcja, która jest organizowana w całej Polsce, oczywiście również w Lubartowie po raz drugi w tym roku. Jest to akcja, którą zapoczątkował ksiądz Jacek Wiosna-Stryczek. Jest to ksiądz, który pracuje w tym momencie w Krakowie, również z duszpasterstwem i oni właśnie zaczęli tę akcję od 30 rodzin. W tym momencie jest to na całą skalę, jest to ponad 17 tysięcy rodzin z tamtego roku. A w tym roku myślę, że na ten dzień dzisiejszy jest też około 17 tysięcy rodzin włączonych, a jeszcze czeka na pewno bardzo dużo. Dlatego też w tym momencie właśnie szukamy darczyńców. W jaki sposób przekazywane są dary? Bo wiem, że udział biorą też wolontariusze, tak jak pani na przykład. Wolontariusz jest to osoba, która chodzi do rodzin, czyli jest opiekunem rodziny i ona najbardziej wie, jakie dary właśnie potrzeba. W tym momencie na stronie Szlachetnej Paczki można wybrać taką rodzinę, czyli szukamy w tym momencie darczyńców także w Lubartowie. Strona szlachetnapaczka.pl i w tym momencie właśnie każda rodzina ma konkretne trzy potrzeby, które właśnie darczyńca powinien spełnić, bo akurat jeśli ktoś chce i podejmuje się, to też jest odpowiedzialny właśnie za to, żeby po prostu te paczki były tak jakby prezentem dla tej rodziny, bo te rodziny są jak najbardziej potrzebujące i to piękne jest w tej akcji moim zdaniem i mnie to bardzo ujęło na samym początku, bo dlatego też zostałam wolontariuszką, ponieważ właśnie konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. Te potrzeby, które mają te rodziny, nie są, że tak powiem, wzięte z powietrza i to są konkretne rzeczy, które w tym momencie najbardziej mi potrzeba. A czy mogłaby pani wymienić kilka przykładowych rzeczy, które powinny się znaleźć w takiej paczce? Jasne, to zależy od rodziny, ale zazwyczaj to jest żywność trwała, która po prostu odciąża rodzinę od zakupów, prawda, na co dzień. Zazwyczaj to są właśnie środki czystości, bo one oczywiście są drogie. Czasami też, oczywiście to też zależy od rodziny, ale może być taka sytuacja, że na przykład rodzina śpi na przykład w 3-4 osoby na przykład jednym łóżku, dlatego też to tylko i wyłącznie zależy od rodziny i od ich w tym momencie potrzeb. To są takie główne. Dobrze, załóżmy, że ktoś chce pomóc konkretnej rodzinie. W jaki sposób znaleźć taką rodzinę, czym się kierować i czy może liczyć na Państwa pomoc? I pod jakim adresem znajdzie wszystkie informacje? Oczywiście. Wszystkie informacje, jak zostać darczyńcą, co trzeba zrobić, są na stronie www.szlachetnapaczka.pl. Trzeba wybrać region lubelski, Lubartów w tym momencie. No i właśnie jest konkretna rodzina i oczywiście od darczyńcy zależy, która rodzina wybiera. Każda rodzina, tak jak wcześniej wspomniałam, ma swojego wolontariusza, który jest odpowiedzialny za kontakt również darczyńcu. Dlatego też wszelkie informacje właśnie ten konkretny wolontariusz udzieli, żeby też się nie martwić, że darczyńca, czyli osoba, która chce pomóc rodzinie, zostanie sama sobie. Także proszę się o to nie martwić, dlatego też myślę, że wolontariusz zawsze będzie pod ręką. Czy są już darczyńcy w Lubartowie? Tak, zgłosiło się już 20 darczyńców, dzięki którym 20 rodzin już otrzyma pomoc i jeszcze 12 rodzin czeka na tych darczyńców na wsparcie. Dlatego myślę, że warto pomagać, ponieważ ci ludzie czekają na naszą pomoc. Czekają na choćby jeden gest, który będzie znakiem tego, że są dla nas ważni. Szczęśliwy los sprzyja mieszkańcom naszego miasta. Pan Henryk Szczuchniak w sobotę 29 listopada odebrał z rąk pana Grzegorza Poznańskiego nagrodę główną w loterii, czyli samochód osobowy. W pierwszym losowaniu w sieci sklepów w Lubartowie wylosowane zostały 3 samochody, których wręczenie odbyło się przy okazji otwarcia nowej placówki sklepu. Wtedy samochody wygrały 3 panie. Wygrały panie te piękne samochody, które znajdują się za pani plecami. Proszę powiedzieć, jakie to wrażenie? No, dla mnie bomba, nie? Nieraz, że tak powiem, się liczyło na jakieś tam wygrane, się jakieś SMS-y wysyłało czy coś, a teraz się udało. Proszę mi powiedzieć, ile kuponów pani rzuciła? 7. A u pani jak było? Ja wrzuciłam 1, zostałam wręcz namówiona przez panią w kasie, chociaż nie miałam długopisu, pożyczyła mi i wrzuciłam i zapomniałam. A potem dopiero przypomniałam sobie, jak dostałam telefon, że wygrałam samochód. Dziękuję ślicznie. My ze swojej strony życzymy szerokiej drogi, panią.
Dziękujemy serdecznie. Dalej będziemy robić zakupy. No na pewno, i namawiać innych do tego, żeby spróbowali. W drugim losowaniu tej samej loterii nagrodę w postaci samochodu osobowego otrzymał pan Henryk Szczuchniak. Proszę Państwa, ponieważ minęła godzina 10, a na to właśnie porę umówiliśmy się dzisiaj z wielkim szczęśliwcem, który tutaj obok mnie stoi. Pan Henryk Szczuchniak wygrał w naszej megaloterii. W drugiej edycji wygrał samochód Seat Mi. Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych klientów, którzy w tym momencie robią zakupy, i witam szczególnie naszego klienta, którym właśnie jest pan Henryk. Proszę Państwa, konkurs i cała idea Mega Loterii, jest to już druga edycja w tym roku, gdzie w ubiegłym roku na jesieni klient wygrał samochód w naszej spółdzielni, a w tym roku w pierwszym losowaniu w naszych dwóch sklepach, w jednym sklepie numer 3 przy ulicy Słowackiego, klientki dwie wygrały po samochodzie, czyli dwa samochody, i w sklepie numer 20, który jest gama pod biurem, również samochód, a w tej edycji losowania, które odbyło się rozstrzygnięcie kilkanaście dni temu, właśnie w tym sklepie padła ta nagroda. Jest to piękny samochodzik rodzinny, który stoi przed naszym sklepem, gama numer 27, pięknie dzisiaj udekorowany, i dzisiaj właśnie z wielką przyjemnością, ponieważ za kilka dni mamy świętego Mikołaja, więc ten święty Mikołaj przyszedł troszkę wcześniej, bo dzisiaj, i z wielką przyjemnością chciałbym właśnie dzisiaj wręczyć te oto kluczyki od tego pięknego samochodziku, i chcemy życzyć w imieniu firmy naszej nowemu naszemu klientowi i właścicielowi tego samochodziku, żeby mu się bardzo przyjemnie i przyjaźnie jeździło, żeby razem z rodziną ten samochód wykorzystywał dla swoich celów, i zapraszamy bardzo serdecznie do zakupów i do naszych sklepów Gama, a szczególnie tutaj, gdzie dzisiaj właśnie w tym sklepie wręczamy te kluczyki. Drogi panie, życzę szerokiej drogi, wszystkiego dobrego, i wręczam oto te kluczyki od tego samochodu. Niech się szczęśliwie jeździ i używa samochód. Dziękuję serdecznie. Brawo. W drugim losowaniu Mega Loterii wygrał pan ten piękny samochód, który stoi tutaj koło nas. Proszę mi powiedzieć, jakie to uczucie? No, uczucie bardzo pozytywne, tym bardziej, że tak znaczącą rzecz wygrałem pierwszy raz w życiu. Proszę mi powiedzieć, ile pan kuponów rzucił? Rzuciłem jedyny kupon. O, to naprawdę taki wielki sukces. Pierwszy raz, jeden kupon, taka cenna nagroda. No tak. No, zaskoczony jestem z tego tytułu niesamowicie. No, dostając informację pierwszy raz przez telefon, wprost nie uwierzyłem, że coś takiego mnie spotkało. No ale po pewnym czasie doszło do mnie to. Dobrze. Dziękuję bardzo. My ze swojej strony życzymy szerokiej drogi. Dziękuję bardzo. Jak widać, w swoje szczęście trzeba uwierzyć, ale trzeba też czasami mu odrobinę pomóc. 6 grudnia do spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie zawitał święty Mikołaj, przywożąc ze sobą setki prezentów dla najmłodszych mieszkańców zasobów spółdzielni. Coroczna impreza zgromadziła tłumy. Tego dnia na dzieci czekało bardzo wiele atrakcji. Spółdzielcze Mikołajki oficjalnie rozpoczął prezes spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie, pan Jacek Tomasiak. Tego dnia w nowo wyremontowanej sali widowiskowej zgromadziły się setki dzieci, które ze zniecierpliwieniem oczekiwały na świętego Mikołaja. Idziemy, pani dyrektor. Za słabo, dzień dobry. Chyba, że jeszcze raz próbujecie. Głośniej, kochani! Teraz ale nie to... słyszymy. Coś za mało chyba... Dzień dobry. No teraz usłyszeliśmy. Witamy serdecznie wszystkie dzieci, wszystkich rodziców. Prosimy o ciszę na sali.
tak żebyśmy usłyszeli wszystko dokładnie. Witamy wszystkich dzieci, wszystkich rodziców na spółdzielczych Mikołajkach organizowanych razem z przedszkolem Kacper. Po raz który, pani dyrektor? Piąty. Albo szósty nawet. Więc witamy serdecznie. Wydaje nam się, że impreza wpisała się w kalendarz miasta Lubartowa. Witamy panią dyrektor przedszkola Kacper, panią Kamilę Skrzypczyńską. Witam serdecznie. Witamy moich zastępców, panią Karinę Okoń, główną księgową. Pana Tomasza Grzeszczaka, zastępcę prezesa do spraw technicznych. No i dzień dobry, wydaje mi się, że mnie nikt nie zna, także nazywam się Jacek Tomasiak i organizujemy, pani mnie zna, ta pani w trzecim rzędzie mnie zna, tutaj z przodu, taka malutka, ale to dobrze. No i witamy jeszcze, proszę państwa, małego Mikołaja, który dzisiaj też ma imieniny, co prawda na drugie ma Mikołaj, tak jak tatuś, także dzień dobry jeszcze raz. Czas oczekiwania na głównego gościa umilały dzieciakom atrakcje przygotowane specjalnie dla nich. Na początku maluchy mogły obejrzeć występ swoich kolegów z przedszkola Kacper. Następnie na scenie pojawił się Teatr Artystów z Lublina, który przypomniał dzieciom znane i lubiane bajki Tuwima. Jak gorąco! Czy to przez upał, czy dzięki fizyce? Klimat gorący, niczym w Afryce! Kolejną gratką był pokaz broni białej zaprezentowany przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej, który bardzo spodobał się dzieciom. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, było królestwo, w którym rządził smok. Ja jestem smok. Uwaga, wyglądam na smoka, więc jestem smok. Rycerze próbowali tego smoka zgładzić tylko po to, żeby wziąć rękę pięknej księżniczki. Księżniczko, ukłoń się. Księżniczko, halo. Księżniczka jest piękna. O, smutna, bo smok jest w królestwie. Po długim oczekiwaniu święty Mikołaj w końcu pojawił się w spółdzielni, przywożąc ze sobą całą masę podarków dla dzieci. Drogie dzieci, jeżeli chcecie, żeby przyszedł ten Mikołaj, to jeszcze raz. Mikołaj nie słyszy. Jeszcze. Chyba usłyszał. Witajcie, drogie dzieci! Co do was miałem przyjść dzisiaj? Cześć! O, ile ty masz sprzętów! Masz jeszcze to! Dasz radę? Cześć, sprzęcu, jak masz na imię? Bartuś? A byłeś Bartuś grzeczny? Na pewno? No to dobrze, masz paczkę. Organizatorzy byli bardzo zadowoleni z przebiegu imprezy. Panie prezesie, to ogromna impreza, setki dzieciaków, setki uśmiechniętych dzieciaków. Czy jest pan zadowolony z przebiegu dzisiejszych Mikołajek? Jak każdego roku, już od kilku lat organizujemy 6, z tego co pamiętam, tą imprezę. Dzisiaj znowu pełna sala, kilkaset osób, naprawdę olbrzymia frekwencja, jedna z większych jak do tej pory. Widać było, że impreza się podobała, dzieci się bawiły. Cisza panowała podczas, kiedy artyści z Lublina występowali. To było takie pierwsze doświadczenie, kiedy zrealizowaliśmy przedsięwzięcie bardziej wymagające od najmłodszych widzów uwagi i zaangażowania się w to, co artyści pokazują na scenie, i okazuje się, że się to sprawdziło. Czyli ten nasz najmłodszy lubartowski narybek, który rośnie, widać, że oczekuje również nie tylko przedstawień cyrkowych, nie tylko przedstawień takich dosyć wesołych, ale również potrzebuje tak naprawdę inscenizacji przepięknych bajek, które często rodzice czytają im do łóżka. To dzisiaj wyszło, jestem zadowolony, jestem szczęśliwy, naprawdę frekwencja dopisała, no i widzimy, że teraz z Mikołajem wszystkie dzieci chcą po prostu mieć zdjęcie.
Panie prezesie, to bardzo duża impreza, mnóstwo atrakcji. Czy ciężko było zorganizować tą imprezę? To jest największa impreza w powiecie, śmiem twierdzić, jeżeli chodzi o imprezę otwartą dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej. Organizujemy ją razem z przedszkolem Kasper. Jest zawsze trudno coś zorganizować. Dzisiaj testujemy naszą nową salę, dzisiaj było z klimatyzacją, dzisiaj było z wieloma atrakcjami. Dzisiaj naprawdę widzimy kunsz wykonania tego obiektu. Dużo rodziców również zauważa, że obiekt jest przepiękny. Słyszę, że jest sala mniejsza, ale sala jest większa, bo została powiększona. Więc widać to wszystko, że chłoną ludzie to wszystko wokół nas, a my jesteśmy zadowoleni, bo kilkutygodniowy trud przygotowań opłacał się, bo to kilka tygodni trwają takie przygotowania. No teraz, kiedy już mamy taką dużą salę, mamy oddzielnie dźwiękowca, oddzielnie operatora światła, oddzielnie osobę, która zabezpieczy klimatyzację, bo tak jak dzisiaj była potrzeba, żeby tą klimatyzację uruchomić, kiedy 600 osób dmuchnęło swoim oddechem, okazało się, że maszyny, mimo że są przystosowane, dławiły się w pewnych momentach, ale wszystko udało się opanować i widzimy, że uśmiech dzieci jest naprawdę największym podziękowaniem dla nas, dla zarządu spółdzielni mieszkaniowej za organizację tego przedsięwzięcia. Panie prezesie, a teraz zapytam troszeczkę prywatnie, czy był pan grzeczny, bo tutaj jest święty Mikołaj, który rozdaje prezenty, czy pan też może liczyć na jakiś podarek? No ja byłem grzeczny, liczę na podarek, natomiast ja chciałem zwrócić uwagę, że ja w tym roku już dostałem bardzo duży podarek od mieszkańców Lubartowa, bo zostałem wybrany na radnego, dostałem 240 głosów i to jest mój największy prezent w tym roku, który mogłem otrzymać. Natomiast dzisiaj mam nadzieję, że Mikołaj weźmie mnie na kolana, nie zdzieli mnie rózgą, a otrzymam tak jak inne dzieci, bo czuję się... Będąc na takiej imprezie, patrząc na to wszystko, co się dzieje, będąc razem z moim synem dzisiaj tutaj na tej imprezie, troszkę wracam do wspomnień, troszkę wracam do tego, że nam kiedyś było nieco trudniej, że nie organizowano nam takich przedsięwzięć, a dzisiaj dzieci naprawdę mają, ktoś o nich myśli. I my myślimy jako spółdzielnia mieszkaniowa, a ja jako dziecko też chcę dostać dzisiaj prezent. Koniec, kropka. Rozumiem. Panie prezesie, jeszcze jedna sprawa. Kilka dzieci, kilkoro dzieci w każdym razie powiedziało mi, że to był pierwszy Mikołaj w tym dniu. Proszę powiedzieć, czy za rok dzieci też będą mogły liczyć na spotkanie ze świętym Mikołajem? Tak, będziemy to organizować cyklicznie. Rodzice wiedzą, że nie rzucamy słów na wiatr, zresztą i członkowie spółdzielni też wiedzą, że nie rzucamy słów na wiatr. My już czynimy przygotowania nie tylko do Mikołaja, bo to jest dla najmłodszych, ale pamiętajmy, że równo rok temu obiecałem, że będzie Dzień Seniora. W tym roku również o tym informuję, że będzie ten Dzień Seniora. Już toczymy przygotowania, porozmawiamy z różnymi artystami, tak żeby spodobało się również coś starszym. A liczymy, przewidujemy również kilka innych imprez i myślę, że zadowolimy wszystkie osoby. Na pewno w przyszłym roku spotkamy się ponownie ze świętym Mikołajem i na pewno będzie miał pełne ręce roboty. Panie prezesie, najmłodsi oraz starsi, a ci w średnim wieku? Tak też, mówię, że przewidujemy również dla tych w średnim wieku różnego rodzaju imprezy. W styczniu zostanie zakończona druga część remontu naszego obiektu, więc otworzymy już potężne foyer 100-metrowe. Otworzymy 4 nowe sale konferencyjne w obiekcie, który wydawałoby się, że więcej już zmieścić nie może, ale w chwili, kiedy już mieszkańcy wejdą do tego obiektu, kiedy go wyremontujemy, zrobimy cykl imprez, gdzie naprawdę będzie można i pobawić się, i dobrze zjeść, i zobaczyć, że można w naprawdę komfortowych warunkach w centrum miasta bawić się, a jeżeli już ktoś ma ochotę, to i zapisywać się na wesela, na komunię, na różnego rodzaju imprezy. Troszkę komercyjnie zabrałem głos, ale nie byłbym prezesem, gdybym nie dbał również przy takich okazjach, żeby dbać o to, żeby spółdzielnia mieszkaniowa sobie radziła jak najlepiej. Proszę powiedzieć, czy pani jest zadowolona z przebiegu imprezy, bo jest pani współorganizatorem tej imprezy? Tak, po raz kolejny już organizujemy wspólnie z spółdzielnią mieszkaniową spółdzielcze Mikołajki. Jestem bardzo zadowolona. Zadowolona z frekwencji. Zresztą co roku jest bardzo dużo dzieci, bardzo dużo rodziców. W tym roku, tak jak już pani tutaj wspomniała, jest sala nowa, wyremontowana. To wszystko jest takie świeże, więc też zupełnie są inne warunki. Jestem bardzo zadowolona. Myślę, że dzieci są zadowolone. To jest dla mnie najważniejsze, żeby to one były zadowolone, bo ta impreza to dzisiaj dla nich. To dla nich przygotowywaliśmy się, to dla nich szykowaliśmy paczki, to dla nich zamówiliśmy ten teatr. To wszystko jest dla nich, dla naszych małych, kochanych pociech. Fajnie, żeśmy się bawili. Fajnie, żeśmy pomogli. Super, że mogliśmy tutaj przyjeść, zobaczyć, dać mi tron dla Mikołaja, bo tron mu pasuje. Trochęśmy mieli tutaj, że tak powiem, roboty z dzieciakami. Chłopaki przeważnie zmierzyli u nas stroje. Dziewczynki oczywiście, księżniczki, jak to księżniczki chodzi. A my generalnie pomagamy co roku, chcemy jakoś tam się, że tak powiem, pokazać. Chcemy tutaj pomóc w organizacji
i mam nadzieję, że będziemy jeszcze długo, długo to robili. Swego zadowolenia nie kryli także rodzice. Czy pani podoba się ogólnie takie spotkanie ze świętym Mikołajem? Bardzo, bardzo, naprawdę bardzo dobry pomysł, żeby wszyscy mogli się spotkać w jednym miejscu i coś od spółdzielni również dostać, prawda? Pani jest od samego początku tutaj z nami dzisiaj? Tak, co roku zresztą. Aha, co pani się dzisiaj najbardziej podobało? Zapytam tak, jak pytałam dzieci. Teatrzyk. Teatrzyk. Po prostu świetne, świetna obsada, bardzo, bardzo nam się podobało. Dzieciom też, bo znają te wiersze, więc tym bardziej nie nudziły się. Uważam, że jest no wspaniałe przedsięwzięcie. No, przyszło, prawda, chodzi o nasze dzieci. Więc zabawa była wspaniała, prezenty jak zawsze co roku również. Ale także dzieci. Co wam się tutaj najbardziej podoba w dniu dzisiejszym? Mikołaj. Przyszedł Mikołaj. A był u was w domu już Mikołaj? A to pierwszy prezent dostaniecie tutaj. A powiedzcie mi, czy byliście grzeczni cały rok, bo tylko grzeczne dzieci dostają prezent. Byliśmy. Tak? Okej, okay, a co chcielibyście dostać? Słodycze. Tak. No to super. W takim razie bardzo wam dziękuję za rozmowę i życzę udanych prezentów. Dziękuję. A jak ci się podobało? Fajnie było. A co było najfajniejszego dzisiaj? Mikołaj. Przedstawienie. Podobało ci się to przedstawienie dzisiaj? Podobało. Podobało, tak? A pokaz broni? Tak. Co ci się najbardziej podobało? Szablami, jak walczyliśmy. Kiedy ty będziesz? Bo ty jesteś chłopakiem. A powiedz mi, ty już dostałeś prezent od Mikołaja? Tak. To ty chyba byłeś grzeczny cały rok, co? A jesteś tutaj pierwszy raz, czy bywałeś jeszcze w poprzednich latach? Byłem już. Aha. A kiedy było fajniej? W tamtym roku, czy w tym roku jest fajniej? W tym. Dlaczego w tym roku jest fajniej? No bo jest jest ładniej. Ładniej? A co takiego ładnego jest tutaj? No bo pomalowane ściany są, wszystko jest nowe. A, czyli sala widowiskowa jest ładniejsza. I milej się tutaj spędza czas, co? Tak. Fajnie, dostałeś. Powiedz mi, czy ty dostałeś już dzisiaj prezent od świętego Mikołaja, czy to będzie twój pierwszy prezent w dniu dzisiejszym? Dostałem. A co dostałeś, przyznasz się? Helikopter na pilot. Super. No to ty musiałeś być wyjątkowo grzeczny, skoro Mikołaj zasypał cię w tym roku prezentami. Mhm. Fajnie. Czyli impreza udana. Tak. Z tego, co się dowiedzieliśmy, z Mikołajem na pewno spotkamy się już za rok. Mikołaju, a zdradź nam tajemnicę, czy są dzieci, które nie dostały prezentu, dlatego że były bardzo niegrzeczne? Tak. Są takie, one dostają rózgę. A ja nie dostałam ani rózgi, ani prezentu, Mikołaj. Ty jesteś grzeczna dziewczynka, prezent dostaniesz później i pozdrawiam cię. Bardzo bo muszę lecieć. A czy na rózgę mogę liczyć? Powiem ci, że nie, byłaś grzeczna. Byłam grzeczna. No, ale musisz uważać, bo jak nie, to za rok dostaniesz rózgę. Nie, no to ja będę się starała, żeby być grzeczna cały rok. Mikołaju, bardzo tobie dziękuję w imieniu wszystkich dzieci, że przybyłaś do nas. Wiem, że droga była długa, męcząca, że obdarowałeś wszystkie dzieci prezentami. Naprawdę, w imieniu dzieci chciałam ci serdecznie podziękować. Bardzo proszę i na pewno do was zawsze, zawsze mam będę przyjeżdżał. Mam nadzieję, że zobaczymy się za rok. Sierżant Ilona Działa, policjantka z 4. Komisariatu Policji w Lublinie, mieszkanka naszego miasta, została nominowana w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca województwa lubelskiego. Ilona Działa znalazła się w gronie 25 sportowców lubelszczyzny, którzy w SMS-owym głosowaniu czytelników Dziennika Wschodniego ubiegać się będą o tytuł najpopularniejszego sportowca województwa lubelskiego. Ilona Działa trenuje taekwondo. Jako zawodniczka MKS Lewar tym sportem zajmuje się już od 20 lat. Startując w zawodach i zdobywając medale, policjantka udowadnia, że należy do światowej czołówki. Warto podkreślić, że Ilona Działa była wielokrotną laureatką plebiscytu na najpopularniejszego sportowca Lubartowa. Głosowanie rozpoczęło się 1 grudnia i potrwa do 27 stycznia 2015 roku do godziny 12. Żeby oddać głos w plebiscycie, należy wysłać SMS o treści sport. Numer kandydata pod numer 72466 lub wypełnić, a następnie dostarczyć do siedziby redakcji kupon drukowany codziennie na łamach Dziennika Wschodniego. W piątek 12 grudnia w centrum miasta odbył się kiermasz bożonarodzeniowy, na którym można było zakupić ozdoby świąteczne. Organizatorem było Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej. Na kiermaszu, który odbył się w centrum naszego miasta, podobnie jak w latach poprzednich, można było zakupić m.in. ozdoby świąteczne. Swoje produkty na tym wyjątkowym kiermaszu zaprezentowało bardzo wielu wystawców, twórców ozdób i przedmiotów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Muzyka.
podziwiać i zakupić można było stroiki, bombki, ozdoby na choinkę. Wśród pięknych ozdób świątecznych znalazły się również i aniołki. Proszę mi powiedzieć, skąd pani przyjechała? A ja jestem z gminy Niemce, z Woli Niemieckiej, bliziutko. Proszę mi powiedzieć, co na dzisiejszym kiermaszu pani, nie wiem, prezentuje, wystawia? Wszystko to są moje wyroby. Wiadomo, że święta się zbliżają i są aniołki, są bombki, są gwiazdki i dzwonki. To, a poza tym jeszcze serwetki różnego rodzaju, a nawet zabaweczki. Malutkie to malutkie, ale są. Proszę nam powiedzieć, jaką techniką te ozdoby są wykonywane? Tylko i wyłącznie szydełkiem. To jest mój wyrób od początku do końca, szydełko. Proszę nam zdradzić sekret, jak te wyroby, nie wiem, utrzymują takie piękne kształty, bo ten tutaj, jak widać, tego aniołka, no to nie jest tak wcale prosto zrobić takie cudo. To jeszcze moja synowa mi w tym pomaga, bo ona to usztywnia, ona to czasami maluje, bo są dzwonki pomalowane, czasami jeszcze brokatem pryska, żeby to błyszczało trochę. Czyli wykonanie takich ozdób wcale nie jest takie proste. Nie jest proste, no i trzeba dużo czasu, żeby to wyschło, bo to nie wyschnie w ciągu godziny. Ale my gratulujemy efektu, bo jest na co się popatrzeć. Bardzo się cieszę, że się podoba. Oho, drogie dzieci, drodzy lubartowianie, przyjechałem z dalekiej Laponii, co ja widzę? Próbujecie razem świętować Boże Narodzenie, ho, ho, ho! Bardzo się z tego cieszę, że promujecie własne lubartowskie produkty, że chcecie je kupować, że wspólnie myślicie o tym, jak rozwijać lokalną gospodarkę, że razem poznajecie, jakie ciekawe rzeczy się u nas na ziemi lubartowskiej wytwarza. Ho, ho, ho! Bardzo się tu cieszę. Mam nadzieję, że przyjadę do was za rok i grzane wino dla Mikołaja się znajdzie i różnych różności będzie moc jeszcze więcej niż w tym roku. Wszyscy zgromadzeni mogli również wysłuchać piosenek przygotowanych przez dzieci. Z 13 grudnia obchodziliśmy 33. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Do dziś to wydarzenie budzi wiele kontrowersji. W nocy 13 grudnia 1981 roku w Polsce wprowadzono stan wojenny w celu zduszenia aktywności społeczeństwa dążącego do gruntownej reformy ustroju społeczno-politycznego PRL. Przygotowywany był od sierpnia 1980 roku, uzasadniany groźbą zamachu stanu i przejęcia władzy przez opozycję skupioną Solidarności, złamaniem gospodarki, możliwością interwencji radzieckiej. Organem pełniącym funkcję administratora stanu wojennego w Polsce była Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, WRON, z generałem Wojciechem Jaruzelskim na czele. W nocy z 12 na 13 grudnia miały miejsce masowe aresztowania. We wszystkich regionach Polski, zgodnie ze wcześniej ustalonymi listami, internowano działaczy Solidarność, członków opozycji oraz działaczy PZPR, m.in. Gierka Jaroszewicza. Tych ostatnich aresztowano w celach propagandowych. Stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 roku. Generał Wojciech Jaruzelski utrzymywał, że jeśli stan wojenny nie zostałby wprowadzony, prawdopodobnie wojska radzieckie wkroczyłyby do Polski. Dziś jednak historia jednoznacznie nie oceniła, kto w tym sporze ma rację. Boże Narodzenie to czas, w którym cała rodzina jednoczy się, by wspólnie spędzić czas. Przygotowania do świąt trwają od kilku do kilkunastu dni. Kupujemy prezenty, artykuły spożywcze, z których przygotowujemy świąteczne potrawy oraz pyszne wypieki. Ubieramy choinkę. Specjalnie dla Państwa wybraliśmy się z kamerą na miasto, by spytać, jak święta spędzają lubartowianie. W polskich domach, mimo iż wiele czerpiemy z zachodu, silnie trzymamy się tradycji. Rodzina to hasło przewodnie Bożego Narodzenia. Mimo iż na co dzień bywa różnie i jak to w rodzinie, to ten okres jednoczy. Święta lubartowianie spędzą głównie z bliskimi. Będzie opłatek, suto zastawiony stół, puste nakrycie, choinka i kolędy. Proszę powiedzieć, w jaki sposób spędza pan święta? Z rodziną w domu, Wigilia i później znów ktoś tak przyjdzie, może. A czy kultywuje pan polską tradycję, czyli opłatek, kolędy? Oczywiście, tak, wieczorek, oczywiście, tak. I co jeszcze możemy zaobserwować u pana na Wigilii? Jakieś sianko, nie wiem? To tak, nie ma sprawy, to musi być. W domu, z żoną i z wnukami. Za pan święta Bożego Narodzenia? Pewnie w domu, z rodziną.
ale w sposób taki typowo polski. Co się znajduje na Wigilii u Pana na przykład na stole? Jakie tradycje są kultywowane? No jakieś tam rybki są, karp plus jeszcze coś innego. No nie wiem, co tam jeszcze. A opłatek? Barszczyk. Opłatek to wiadomo. Śpiewanie kolęd? No, troszkę może, czasem. A proszę powiedzieć, czy czytacie przed wieczerzą wigilijną Pismo Święte? No, kiedyś jak babcia żyła, to czytaliśmy. Teraz to już tak jakoś tak rzadziej. No, Wigilia, rodzinę, co jeszcze? Kolędy? Tak. Opłatek? Tak. Jak co roku. Idzie się do kościoła, obiad i tak telewizor się ogląda. No i tyle, bo co tam więcej? Jak zawsze Wigilia, karp tradycyjny, prezenty pod choinkę. Czyli typowo polskie święta. Typowo polskie święta, tak jak rodzice mnie nauczyli. 12 potraw, opłatek, choinka. W jaki sposób spędzają Państwo święta? A rodzinnie. A jakie tradycje są kultywowane? W jaki sposób? No, taki typowo polski? Normalnie, typowo polski, kolacja i wigilijna kolacja przy rodzinie, z rodziną, z dziećmi. Wielu z nas Wigilii nie wyobraża sobie bez pasterki. Msza święta, która odprawiana jest o północy, dla wielu jest wstępem do świętowania. Udanie się nocą wraz z rodziną do świątyni na pasterkę samo w sobie jest wyjątkowe, bo taka noc zdarza się tylko raz w roku. Kościoły w nocy z 24 na 25 grudnia są szczególnie zapełnione. Pasterka jest także oczekiwana przez dzieci, które tego dnia zamiast udać się na spoczynek, wędrują z rodzicami, by zobaczyć piękną, bożonarodzeniową szopkę. Pasterka chyba też raczej. No, myślę, że idę. Chodzi Pan na pasterkę? Tak, tak, pasterka to jest obowiązkowa. Mimo iż masowo czerpiemy z innych kultur, celebrując święta takie jak Wielkanoc czy Święto Zmarłych, to Boże Narodzenie obchodzimy po polsku. Musi być karp, opłatek, choinka i kolędy. W wielu domach zamiast Silent Night usłyszymy międzynarodową, jednak naszą polską cichą noc. To dobrze, bo mimo iż tradycje zamierają, to w naszym mieście da się wyczuć typową polską atmosferę tych pięknych, wyjątkowych świąt. Magda Małek, Kanał S. Jak co roku w ostatni piątek przed Wigilią Stowarzyszenie Sąsiedzi spotkało się z mieszkańcami naszego miasta na poczęstunku z potrawami wigilijnymi. Spotkanie było również okazją do wspólnego podzielenia się opłatkiem. W tym roku dla mieszkańców przygotowane zostało ponad 100 litrów pysznego barszczu z pasztecikami, kompot z suszu oraz kilkadziesiąt kilogramów wigilijnej kapusty z grochem i grzybami. To już szósty raz, kiedy wyszliśmy na ulicę przed Wigilią kilka dni, jak zawsze w ostatni piątek przed Wigilią. Zapraszamy mieszkańców Lubartowa na to, żeby chwileczkę się zatrzymali w tym zgiełku przedświątecznym i złożyli sobie z nami życzenia. No, troszeczkę refleksji nie zaszkodzi. W resztę szczegółów prowadzi kolega ze stowarzyszenia Jacek Bednarski. No jak co roku, mamy dzisiaj w menu barszczyk wigilijny, robiony według receptury tradycyjnej, jest jego aż 100 litrów. Mamy kapustę z grzybami i z grochem, tego mamy ponad 40 kg. Pani Ewa tradycyjnie 300 pasztecików przygotowała na dzisiejszy dzień. Ugotowaliśmy również kompot z suszu, także mamy czym częstować, cieszymy się, bo mamy stałych bywalców. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim darczyńcom i wszystkim wolontariuszom, którzy się włączyli w naszą akcję i dzięki temu to już szósty raz ta Wigilia może się tutaj odbyć. Korzystając z okazji też chciałbym podziękować burmistrzowi, który za przysłowiową złotówkę oddał nam na dzisiejszy dzień ten plac. Jak również no, chciałbym złożyć serdeczne, gorące życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Kochani, gramy dla Was i serwujemy te dania, ile tylko starczy nam sił. Ja jeszcze chciałem się dołączyć do życzeń spokojnych, zdrowych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Życzy Stowarzyszenie Sąsiedzi. Dzięki bardzo dobrej organizacji i miłej atmosferze co roku na Wigilię z sąsiadami przychodzi bardzo dużo mieszkańców naszego miasta i nie tylko. Wspólne kolędowanie jest miłym akcentem świąt. Dawniej kolędnicy chodzili tłumnie, pukając do domów, wspólnie śpiewając kolędy. Niestety ta tradycja zamiera. Tym bardziej ucieszyła nas wizyta młodzieży z zespołu szkół nr 2 pod opieką pani Edyty Lewtak w spółdzielni mieszkaniowej, która przebrana w różnobarwne stroje odwiedziła nas, by zaśpiewać z nami kolędy. W czwartek 18 grudnia do spółdzielni mieszkaniowej zawitali kolędnicy kultywujący tradycję wspólnego śpiewania kolęd. Młodzież zespołu szkół nr 2 wyśpiewała bożonarodzeniowe pieśni i pastorałki oraz zaprezentowała m.in. stroje biblijnych postaci. Korzystając z okazji, opiekunka grupy pani Edyta Lewtak w imieniu zespołu szkół nr 2 złożyła wszystkim serdeczne życzenia. W imieniu społeczności zespołu szkół nr 2 w Lubartowie chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych, pogodnych świąt
Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku i wszystkiego najlepszego. Wesołych Świąt! I na tym zakończyliśmy podsumowanie 2014 roku, który obfitował w wiele bardzo ważnych i ciekawych wydarzeń.